Cześć! W dzisiejszym programie chciałbym Wam pokazać coś związanego z tworzeniem wirtualnych światów. Kolega zapytał mnie, jak robię małe planetki. Zdjęcia takie jak to. To jest dosyć skomplikowana operacja. Wymaga sporo pracy najpierw na planie, a potem również bardzo dużo pracy w programach graficznych. Żeby wykonać tego typu pracę, potrzebujemy aparatu z obiektywem, który widzi tak szeroko, jak to tylko możliwe. I najlepsze do tego celu będą obiektywy fisheye, czyli takie, które są w stanie poprzekątnej pokazać nam 180 stopni. I to może być taki aparat jak ten, ale oprócz tego potrzebujemy jeszcze czegoś. Potrzebujemy niestety urządzenia dosyć dużego gabarytowo i przydatnego tylko do tworzenia panoram, czyli głowicy do panoram. Montuje się ją na statywie, a następnie montuje się do niej aparat. Aparat powinien obracać się w osi, która przechodzi przez źrenicę wejściową obiektywu i wtedy nie mamy problemów z paralaksą. Kiedy już wykonamy całą serię zdjęć, kilka zdjęć bądź kilkanaście zdjęć dookoła, jedno zdjęcie w górę, jedno lub dwa zdjęcia w dół, całą resztę pracy wykonujemy w programach graficznych. W Photoshopie, w programie do składania panoram, a gdybyśmy chcieli jeszcze, żeby nasza panorama była również HDR-em, dodatkowo w programie, który pozwala nam tonować HDR-y. Ok, kiedy wykonamy serię zdjęć do panoramy, albo serię zdjęć do panoramy z dodatkowo opcją HDR-a, czyli po kilka ekspozycji na każdą klatkę, reszta pracy to całkiem spora, to praca w kilku programach. My użyjemy Photoshopa, Photomaticsa oraz PTGUI. Te trzy programy dadzą nam właściwie pełną kontrolę nad procesem produkcji zarówno fajnej panoramy, jak i małej planety. Popatrzcie, jak to się robi. Oto zbiór 42 zdjęć tworzących jedną panoramę. 14 zdjęć razy 3 ekspozycje. 10 zdjęć dookoła, jedno w niebo i 3 w dół, przy czym jedno z odsuniętym statywem. Zaznaczam wszystkie w bridge'u. Zamienię teraz hurtem RAW-y na pliki w formacie TIFF z pomocą pluginu Camera Raw. Wybieram format odczytu 8-bitowy RAW w przestrzeni koloru sRGB i zapisuję je jako TIFF w tym samym katalogu. Odfiltruję teraz tylko TIFFy. Popatrzcie na problem, jakim jest statyw i głowica. Muszę je zaznaczyć, by przy sklejaniu panoramy nie zostały uwzględnione. Muszę zaznaczyć je na dwóch zdjęciach ze statywem. Na ostatniej serii do wyrzucenia są tylko moje nogi. Otwieram jedno zdjęcie, czyli trzy ekspozycje do HDR w Photoshopie. Na najwyraźniejszym zdjęciu zaznaczam zbędną w panoramie głowicę. Używam narzędzia do zaznaczania łamanymi. Nie musimy być aptekarsko dokładni. Popatrzcie na maskę w trybie Quick Mask. Odwracam zaznaczenie. A teraz zapiszę zaznaczenie jako nowy kanał alfa. Na palecie kanałów widać nowy, utworzony kanał alfa 1.
zapiszę ten efekt. A teraz wkradnę wykonane zaznaczenie do kolejnych dwóch ekspozycji tego samego kadru. Wczytuję zaznaczenie, zapisuję zaznaczenie, zapisuję plik i zamykam. Następnie. Całą operację powtarzam dla kolejnego zdjęcia ze statywem obróconego o 120 stopni i dla trawnika, który sfotografowałem po odsunięciu statywu. Ok, mogę przejść do programu PTGUI. Wczytuję wszystkie 42 zdjęcia. Program niepoprawnie rozpoznaje mój obiektyw, dlatego muszę ręcznie wprowadzić jego parametry. Możliwe to jest w trybie Advanced. Włączam automatyczne sklejanie zdjęć. Program pyta mnie, czy chcę połączyć wielokrotne ekspozycje w HDR. Tak, w True HDR. To trochę potrwa. Program rozpozna na zdjęciach te same elementy, łącząc zdjęcia w jedną całość 360 na 180 stopni. Gotowe. Podgląd pokazuje przybliżony wynik łączenia panoramy. Nie dojrzysz tu delikatnych pomyłek, ale z grubsza daje się ocenić, że wyszło wszystko tak jak trzeba. Teraz optymalizacja. I możemy wygenerować panoramę. Chcę tylko HDR. Utworzeniem obrazu LDR zajmę się w Photomaticsie i zaoszczędzę masę czasu. Wybieram format OpenAXR. To kompresowany plik HDR. Będzie zajmować mniej miejsca na dysku. Naprawdę trwało to 15 minut. Teraz mogę panoramę w HDR wczytać do Photomaticsa. I przeprowadzić tone mapping. Ustawienia parametrów tone mappingu mogą być różne, zależnie od smaku i oczekiwanego rezultatu. Ja stosuję dosyć duży parametr luminosity, duży mikrokontrast i jego wygładzanie. To zachód słońca i chcę cieplejszy obraz. W przypadku panoram 360 na 180 kluczowe jest zaznaczenie tej opcji. Znów kilka minut czekania. Panorama gotowa do prezentacji. Zapiszę ją jako 16-bitowy TIFF do wyostrzenia w Photoshopie. Wróćmy do PTGUI. Teraz zrobimy małą planetkę, korzystając z gotowej sklejki. To, co pokażę, jest bardzo ważne. By nie męczyć się z szukaniem środka panoramy, chwytam ją na przecięciu prowadnic przy samym brzegu kadru i przeciągam to miejsce na sam środek edytora, gdzie krzyżują się linie pionowa i pozioma. Teraz wybieram projekcję Little Planet, mała planetka. Prawie dobrze, nie podobają mi się czarne rogi. Po zmianie projekcji na full frame 360 na 360 na brzegi zostanie rozciągnięte niebo.
Widać drobne kiksy związane z transpozycją. Niedoskonale przesunąłem środek panoramy i w rogach pojawił się śmieć. Usunę go w Photoshopie. Zrobimy jeszcze jednego HDR-a. Znów kilkanaście minut czekania na Corquadzie 9400. Przechodzimy do Photomaticsa i wczytujemy HDR. Teraz tone mapping. Tym razem chcę troszkę bardziej niebieskie niebo. Muszę odhaczyć opcję 360 stopni. I znów czekanie. Zapisuję do ostrzenia w Photoshopie jako 16-bitowy TIFF. Teraz ostatnie szlify w Photoshopie. Wczytuję oba zdjęcia. Zamieniam do przestrzeni Lab, Image Mode Lab Color. Na palecie kanałów wybieram Lightness i wyostrzam ten kanał Smart Sharpen. W dwóch krokach. Z parametrami Amount 30 i Radius 3 oraz Amount 120 i Radius 0,3. Trochę skoryguję zdjęcie krzywy. Jasność na kanał Lightness. Na scenie kolorów na kanałach A i B, zwiększając stromiznę krzywy. Przechodzę do przestrzeni kolorów RGB i do 8 bitów. Zapisuję panoramę w formacie JPG z delikatną kompresją 11. Podobne procedury przeprowadzam z małą planetką. Image Mode Lab Color. Na palecie kanałów wybieram Lightness i wyostrzam ten kanał Smart Sharpen. W dwóch krokach. Z parametrami Amount 30 i Radius 3 oraz Amount 120 i Radius 0,3. Trochę skoryguję zdjęcie krzywymi. Jasność na kanale Lightness. Na scenie kolorów na kanałach A i B, zwiększając stromiznę krzywych. Przechodzę do przestrzeni kolorów RGB i do 8 bitów. Ach, prawie zapomniałem usunąć drobne skazy na rogach zdjęcia. Użyję do tego stempla.
i zapisuję panoramę w formacie JPG z delikatną kompresją 11. I gotowe. Jak widać, nie jest to prosta sprawa. Chociaż najwięcej czasu zajmuje czekanie na wykonanie poszczególnych operacji. Zauważcie, że wszelkie operacje obliczeniowe były przyspieszone kilka bądź nawet kilkanaście razy. Tak więc proces wykonania tej panoramy przy komputerze, wtedy kiedy wiemy, czego chcemy, nie poszukujemy żadnych dodatkowych rozwiązań, to było kilkanaście, powiedzmy, że prawie godzina. Więc godzina pracy przy komputerze nad jednym zdjęciem tylko po to, żeby uzyskać efekt podstawowy, no bo teraz można by się zająć artystycznymi przeróbkami.